Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Od razu ostrzegam, że nagrywam w bardzo burzowy wieczór, także być może usłyszycie grzmoty za oknem, no ale trudno, warunki są jakie są. Dzisiaj opowiem Wam o kilku książkach, które po pierwsze mogą być idealnym wyborem na wakacje, po drugie częściowo dotyczą wakacji, a po trzecie są to książki, o których jest ostatnio dosyć głośno. Także opowiem Wam, co ja o nich myślę. Pierwsza z nich to Atlas dziur i szczelin, Michała Książka. Jest to książka, którą przeczytałam praktycznie zaraz po tym, jak do mnie dotarła, ponieważ jest o takich sprawach, które bardzo mnie kręcą, czyli o przyrodzie w mieście. Ja lubię obserwować przyrodę w mieście. Jestem takim człowiekiem, który na przykład wygląda przez okno, czy też rozgląda się i zauważa ptaki, czy inne zwierzęta, które w mieście zamieszkują. I Michał Książek ma to wszystko, co ja, ale razy tysiąc. On potrafi biegać za sikorką po mieście, żeby zobaczyć, w którym miejscu gniazduje. On potrafi siedzieć pod drzewem godzinami, żeby obserwować życie jednej rodziny ptaków. On potrafi rozpoznawać porosty i inne roślinki zamieszkujące szczeliny, szpary, korę drzewa i inne zupełnie nietypowe miejsca, gdzie może zakwitnąć życie. Ta książka jest właśnie o tym, jak obserwować przyrodę, ale o tym, jak ją zauważać, doceniać, jak jej pomagać. Z tej książki na przykład dowiedziałam się, w jaki sposób można podlewać drzewa w mieście. I wcale nie tak, jak sądziłam przez całe życie. W książce oprócz tego, że jest sporo tekstu, mamy też orientacyjne rysunki, które przedstawiają to, o czym Michał Książek pisze. Tutaj mamy jakiegoś przedstawiciela owadów. Jest to książka, która sprawiła mi bardzo, bardzo dużo przyjemności. I kiedy ją czytałam, to żałowałam, że nie potrafię nazywać po imieniu tego wszystkiego, co widzę, tak jak robi to autor tej książki. Jeżeli spędzacie wakacje w mieście, jeżeli nie ruszacie się z miasta na urlop, to będzie doskonały przewodnik po tym, jak się rozglądać wokół i co powinniśmy zauważyć. Także bardzo, bardzo polecam. Kolejna książka także dotyczy wakacji i opowiada o wakacyjnym tygodniu w Szkocji na kempingu. Ale jak pewnie widzicie po okładce, ten tydzień jest taki typowo szkocki. To znaczy bez przerwy leje. Nie kropi, cały czas leje. Ludzie, którzy przyjechali wypoczywać w tamte tereny, tam mają jezioro, tam mogą chodzić na wyprawy w góry, ale tylko w dobrej pogodzie. Co robić w tak kiepskiej pogodzie, w domkach, w których tak naprawdę jeden na drugiego wpada i nie ma gdzie się ruszyć, nic nie schnie i ludzie umierają z nudów. I widzimy tutaj 20 osób oczami autorki. To są przedstawiciele kilku rodzin. Mamy tutaj nastolatka, który już nie wytrzymując atmosfery w domu postanawia wziąć kajak i wypływa na jezioro. Obserwujemy także parę kochanków, czy też kobietę, która biega w deszczu nie zważając na pogodę, ale także nie zważając na swój stan zdrowia. To są takie portrety psychologiczne tych postaci. I cały czas podskórnie gdzieś tam wyczuwamy w tej powieści, że to nie może się dobrze skończyć, że ta pogoda, te wszystkie nastroje zwiastują coś potwornego. I rzeczywiście, czeka nas iście wybuchowy koniec. Także jeżeli nie znacie jeszcze tej książki, to polecam. Aczkolwiek uważam, że nie jest tak dobra jak Mur duchów, który czytałam w zeszłe wakacje. Tamta też książka dotyczyła wakacji przy okazji. Także Ciche wody Sary Moss mogą Wam się spodobać, jeżeli lubicie powieści psychologiczne i niekoniecznie powieści, które kończą się happy endem. Teraz przed sobą mam książkę Justyny Sucheckiej pod tytułem Pokolenie zmiany. Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie. Justyna Suchecka jest dziennikarką, która od lat zajmuje się sprawami
edukacji w Polsce. To jedna z niewielu osób, która nie pracuje w zawodzie nauczyciela, która się na edukacji orientuje, zna i potrafi o niej mówić w taki sposób, aby dotrzeć także do tych, którzy z edukacją nie mają wiele wspólnego. To jest trzecia książka tej autorki, o ile się nie mylę, i opowiada o pokoleniu Z, czyli pokoleniu tych osób, które właśnie wchodzą w dorosłość bądź jeszcze się uczą. To są także te osoby, z którymi spędzam kilkadziesiąt godzin w tygodniu we wszystkich miesiącach szkolnych. Także też mam coś na ten temat do powiedzenia i też mam swoje obserwacje. Dlatego z wielką przyjemnością zapoznałam się z tym, co o pokoleniu Z, czyli moich uczniach, pisze Justyna Suchecka. I rzeczywiście dużo jej spostrzeżeń popieram i z nimi się zgadzam. To są ludzie, którzy mają zupełnie inne problemy niż my mieliśmy, będąc w ich wieku. Świat, który ich otacza, także jest zupełnie inny. Ich świat dzieli się na świat wirtualny i realny. Ten świat wirtualny jest dla nich bardzo rzeczywisty. To jest świat, w którym oni przebywają. Ale oni wiedzą, że jest to świat wirtualny i bardzo często wykorzystują go także do tego, aby się kontaktować ze swoimi znajomymi. Myśmy nie mieli takiej szansy. Ja, będąc nastolatką, nawet nie miałam takiego telefonu na kablu w domu, żeby móc się kontaktować bez przerwy z moimi znajomymi. Także tutaj bardzo słuszna uwaga, że media społecznościowe czy też komunikatory nie zawsze są wykorzystywane tylko do złych czy głupich, naiwnych celów. Nie, to także jest platforma, przez którą młodzi ludzie są ze sobą bliżej. Co tutaj mnie troszkę zirytowało, to fakt, że Justyna Suchecka rozmawia przede wszystkim z osobami młodymi, które są zaangażowane w życie społeczne. To są takie osoby, które są wolontariuszami, aktywistami, które angażują się w życie czy to lokalnej społeczności, czy też na skali narodowej czy międzynarodowej nawet. To osoby, którym na czymś zależy, które chcą zmieniać świat. Osoby, które interesują się ekologią, która jest bardzo ważnym tematem dla młodych ludzi. Kiedy ja byłam młoda, o ekologii się w ogóle nie mówiło. Pamiętam, że przygotowując się na studia na anglistykę, znalazłam gdzieś temat ekologia. O ekologii w liceum w ogóle nie mówiliśmy. Ja nie wiedziałam, co to jest ekologia. Słuchajcie, ja musiałam się dowiedzieć, na czym polega ochrona środowiska i jakie są zagrożenia, mając lat, nie wiem, 16 czy 17. Także współczesna młodzież jest o wiele bardziej uświadomiona w tej kwestii, ale też o wiele bardziej przerażona tym, co dzieje się ze środowiskiem i tym, jak może wyglądać ich przyszłość, której być może moje pokolenie już nie dożyje. Tak więc wracając do tematu, wspomniałam, że Justyna Suchecka rozmawia z aktywistami. Natomiast większość ludzi stanowiących pokolenie Z to osoby, które nie angażują się aktywnie. Jak w każdym pokoleniu. Ci, którzy są działaczami, to tylko garstka. Ta szara masa czasami nie interesuje się praktycznie niczym, oprócz tego, co zobaczą w swoich komórkach. I oprócz tego, co dotyczy bezpośrednio ich samych. Taka jest moja uwaga z doświadczenia nauczycielki z ogromnym stażem. Tak więc czytajcie tę książkę, bo rzeczywiście można poznać to pokolenie, ale weźcie pod uwagę to, że nie są to wszyscy przedstawiciele tego pokolenia. Kolejna książka to już coś dużo lżejszego. Reina Rocha, hiszpańskiego pisarza Juan Gómez Jurando, po polsku Czerwona Królowa. To jest pierwszy tom, zdaje się, trylogii. Wyszedł już tom drugi, ja już go mam w domu, także też niedługo będę czytać. Jak wspomniałam, jest to kryminał. Kryminał z bardzo podkręconą, dynamiczną, energetyczną akcją. Dzieje się to wszystko w Hiszpanii, gdzie dochodzi do praktycznie niemożliwego morderstwa. W willi znajdującej się na strzeżonym osiedlu, w willi bardzo bogatych ludzi, która jest zabezpieczona na wszelkie możliwe sposoby, dochodzi do morderstwa, a morderca w ogóle nie zostawia żadnych śladów. Jest to sprawa, z którą prawdopodobnie nie poradzi sobie policja, a z drugiej strony
pewne wysoko postawione osoby w ogóle nie chcą, żeby policja się tym zajmowała i mieszała w nie swoje sprawy. Śmierć nastąpiła w rodzinie bardzo bogatych ludzi, którzy mają wpływy i środki, aby odgraniczyć policję od prowadzenia tego śledztwa. A więc do akcji przystępuje bardzo tajna jednostka wraz z Czerwoną Królową, czyli bohaterką naszej książki. Ona nazywa się Antonia Scott. I Antonia Scott wraz z takim wyrzutkiem policyjnym podejmuje śledztwo. Kim jest Antonia? Antonia nie jest policjantką. To jest specjalnie wyszkolona agentka, jedna z najbardziej inteligentnych osób na świecie. Jest to kobieta, która potrafi dosłownie wszystko. I oni, ten nieudacznik policjant oraz Antonia, prowadzą swoje śledztwo, które wkrótce przeradza się w śledztwo w sprawie nie tylko jednego morderstwa. Ich przeciwnik jest naprawdę bardzo sprytny i inteligentny i bardzo długo wodzi ich za nosy. To jest książka o tej dziwnej agentce i ona właśnie dla mnie była z jednej strony takim bardzo silnym punktem tej książki, a z drugiej strony punktem bardzo słabym. Ponieważ, okej, niech sobie będzie bohaterka, która jest niezwykle inteligentna i potrafi przechytrzyć i wywieźć w pole praktycznie każdego, ale po co robić z niej jakiegoś zombiego, czy też robota napędzanego dziwnymi tabletkami, który bez nich sobie aż tak dobrze nie radzi. Nie rozumiałam tej kwestii, że Antonia musiała zażywać specjalne tabletki, które pobudzały działanie jej mózgu, bądź też wręcz przeciwnie, uspokajały ją. Wcale mi się to nie podobało i uważam, że to była wada w tej książce. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Dajcie mi znać, czy podobał wam się wątek tego, jak ona została wyszkolona i przygotowana do swoich działań w terenie. I ostatnia książka, którą przygotowałam, to reportaż Chłopki, napisany przez Joannę Kusiel-Frydryszak, opowieść o naszych babkach. I rzeczywiście, to jest opowieść m.in. o mojej babce. O mojej babci, która oczywiście nie występuje w tej książce z imienia i nazwiska, ale ja ją widziałam w niektórych postaciach. Ponieważ moja babcia, zanim została służącą i wyjechała do miasta, a o służących ta autorka też napisała książkę, wcześniej była córką chłopów, która pracowała w polu, czy też przy obrządzaniu zwierząt. O czym jest ta książka? To książka o sytuacji kobiet zaledwie 100 lat temu. W tamtym czasie kobiety tych praw praktycznie nie miały, zwłaszcza kobiety mieszkające na wsi, które miały jakieś malutkie poletko, kilka zwierząt, które nie wystarczały do tego, żeby utrzymać całą rodzinę. Do tego te kobiety co chwilę rodziły dzieci. Rodziły dzieci praktycznie co rok. Kobiety, wiadomo, traciły przy tym zdrowie. Dzieci też nie zawsze dorastały wieku dorosłego. Śmierć na wsiach tak naprawdę była wszędzie i zdarzała się bardzo często. Mam wrażenie, że nawet mieszkańcy wsi byli uodpornieni trochę na tą śmierć, że nie przeżywali jej aż tak bardzo jak współcześni nam ludzie, a to dlatego, że śmierć po prostu zdarzała się co chwilę w każdym obejściu. To książka o potwornej biedzie, o takiej biedzie, która sprawia, że dzieci nie mają butów, żeby chodzić do szkoły, która sprawia, że dzieci nie mogą chodzić do szkoły, ponieważ muszą pomagać w gospodarstwie, muszą pracować w polu, muszą paść zwierzęta, muszą pomagać mamie w obejściu. To też książka o tym, jak duża różnica była pomiędzy obowiązkami mężczyzn i obowiązkami kobiet. Nam się prawdopodobnie wydaje, że oni byli obciążeni pracą mniej więcej w równym stopniu, ale okazuje się, że mężczyźni zajmowali się zwierzętami, ale nie tak jak kobiety, to znaczy na przykład nie doili krów, nie zajmowali się karmieniem zwierząt, tylko ewentualnie zajmowali się końmi i też wykonywali cięższe prace w polu. Natomiast kiedy przychodził czas zbiorów, to do pola szli wszyscy, kobiety i mężczyźni.
Więc praca mężczyzn tak naprawdę sprowadzała się do tych miesięcy, kiedy coś na polach rosło. Natomiast przez większość roku mężczyzna nie miał wiele do roboty w zagrodzie. Coś tam pewnie robił, jakieś prace porządkowe, czy jeżeli był bardziej gospodarny, to zajmował się, nie wiem, remontami, czy konstruował coś w obejściu. Natomiast kobiety pracę miały cały rok. Musiały zadbać o to, żeby wszystko było wyprane, wyprasowane, żeby dzieci były nakarmione i żeby mąż przede wszystkim był nakarmiony. Kobiety dbały o inwentarz, kobiety dbały o przydomowe ogródki, a to, czego miały w nadmiarze, sprzedawały w mieście, czyli jeszcze musiały się bardzo często wyprawiać na bosaka i na piechotę do miasta, żeby sprzedać nadmiar tego, co im wyrosło w ogródkach lub tego, co zdążyły utkać, upleść czy zrobić własnymi rękami, aby mieć jakieś grosiki na nieprzewidziane wydatki, na przykład na lekarza czy na lekarstwa. To jest bardzo, bardzo poruszająca książka, którą myślę powinniśmy przeczytać, bo podejrzewam, że większość z nas właśnie pochodzi z rodzin chłopskich. No mało kto z nas pochodzi z rodzin arystokratycznych, które miały zupełnie inną przeszłość. Także jeżeli lubicie tego typu opowieści o przeszłości, to koniecznie czytajcie i tę książkę Chłopki, i poprzednią książkę autorki, czyli Służące, czyli o tych dziewczynach, które wyjechały ze wsi do miasta za chlebem i pracowały jako służące, bardzo często właśnie zaledwie za pajdę chleba u mieszczan, mieszkając z nimi pod jednym dachem. Bardzo, bardzo Wam to polecam. Mogłabym o tej książce jeszcze długo opowiadać, ale już nie chcę się za bardzo rozpędzać, żeby też nie zabierać Wam przyjemności płynącej z poznawania bohaterek tej książki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do lektury którejś z tych książek. Powiedzcie mi, co Wy czytacie teraz na początku okresu letniego, jakie książki Wam towarzyszą na początku lata. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa, 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 pa.